Witam państwa bardzo serdecznie. Bartek Skorupa dla polskiego kursu Blendera. Dzisiaj chciałbym zaproponować małe ćwiczonko z modelowania. Zrobimy sobie podstawowy kształt najbardziej klasycznej piłki nożnej, czegoś takiego jak widzimy tutaj. Nasz finalny model będzie wyglądał w ten sposób: oto jego siatka. Całkiem fajna topologia, tylko czworokąty, żadnych trójkątów. Chociaż tutaj moglibyśmy się czepiać, ponieważ na środku każdego z tych sześciokątów mamy wierzchołki, do których przyczepiony jest. Sześć krawędzi, a taka sytuacja jest traktowana często jako błąd. Ale w przypadku tego kształtu, możemy sobie odpuścić, nie ma sensu nic z tym robić. Chociaż być może tak dla sportu, pod koniec tego tutoriala pokażę, jak naprawić taką geometrię, jak pozbyć się takiej niechcianej sytuacji. No dobrze, ale najpierw musimy zrobić taką siatkę. Jak do tego podejść? Od czego zacząć? Mamy generalnie do czynienia z kulą, no mniej więcej kulą. Ona jest złożona z różnych elementów, dwa rodzaje elementów. Mamy elementy sześciokątne i pięciokątne, sześciokątów jest 20, pięciokątów 12 i one są dość regularnie na tej kuli porozkładane. I do modelowania czegoś takiego możemy podejść na wiele różnych sposobów. Można być może próbować podejście od szczegółu do ogółu, że najpierw sobie zrobimy jeden sześciokąt, jeden pięciokąt i potem jakoś kopię tych elementów będziemy próbować dystrybuować na kuli. Ja kiedyś próbowałem coś takiego zrobić, nie wyszło mi to w ogóle, nie mam pojęcia, jakby się do tego zabrać. Więc zaproponuję podejście odwrotne. Zaczniemy od kuli i będziemy tak dzielić siatkę, żeby w końcu nam powstały te wszystkie sześciokąty, pięciokąty i tak dalej. Tak naprawdę zacznę od takiego kształtu. I być może trudno w to uwierzyć, ale taki kształt był opisywany już w starożytnej Grecji przez Archimedesa. Jest to jeden z tak zwanych wielościanów półforemnych, które czasem określa się jako bryły archimedesowe, Archimedean Solids po angielsku. I tutaj mamy ten kształt. Proszę bardzo, nazywa się to dwudziestościan ścięty. Po angielsku truncated icosahedron. Ja podaję te angielskie nazwy, bo w późniejszej części nam się to przyda. I na początku chciałbym pokazać trzy metody stworzenia takiego kształtu. W pierwszych dwóch metodach jako punkt wyjścia chciałbym zastosować dwudziestościan foremny, a dwudziestościan foremny jest jednym z pięciu wielościanów foremnych, które są zwane bryłami platońskimi, platonek solids. I tutaj na samym końcu to mamy dwudziestościan, icosahedron po angielsku, 20 ścian złożonych z trójkątów foremnych, z trójkątów równobocznych. I w pierwszych dwóch metodach od tego zacznę, a w trzeciej metodzie użyję pewnego dodatku, który pozwoli pominąć parę kroków. No dobrze, więc oto pierwsza metoda stworzenia dwudziestościanu ściętego. Zaczynamy od dwudziestościanu. A więc dodamy Add, Shift-A, Mesh, poszukajmy dwudziestościan, icosahedron, nie ma czegoś takiego, ale jest icosphere, dodajmy to, nie przypomina to 20 ścianu, więc zmieńmy jakiś parametr f6 i zmienimy subdivisions z 2 na 1 i mamy elegancki 20 ścian. Teraz tab, wchodzimy do trybu edycji, podzielmy sobie naszą siatkę subdivide, więc ws i znowu chciałbym zmienić jakiś parametr tego dzielenia, więc f6. Zmienimy sobie number of cuts, ilość cięć z 1 na 2. I teraz chciałbym ściąć ten 20-ścian, ściąć jego czubki, więc zaznaczmy sobie wszystkie czubki. Zacznę od zaznaczenia jednego. I teraz Shift G, Select Similar, zaznacz podobne. I chciałbym zaznaczyć podobne, bazując na ilości przypiętych ścian, Amount of Adjacent Faces. Wybierzmy tę opcję. Mamy wszystkie czubki zaznaczone. Teraz sobie je zetnijmy, teraz sobie je rozpuśćmy. Dissolve. Więc x. I mamy tutaj dissolve vertices i jak widzimy pod literką D jest podkreślenie, więc jest to skrót klawiszowy. Zatem zamiast szukać tej opcji tutaj w tym submenu, możemy zrobić w ten sposób X D i gotowe. Teraz chciałbym pozbyć się tych krawędzi wewnątrz sześciokątów. Do tego posłuży nam opcja limited dissolve. Zaznaczmy wszystkie all A i znowu X. Tu mamy opcję limited dissolve. Widzimy, że literka L jest podkreślona, więc to jest nasz skrót klawiszowy, więc dajemy XL Gotowe. Pierwsza metoda załatwiona, teraz przejdźmy do drugiej metody. Do tego cofnijmy parę kroków, Ctrl-Z, Ctrl-Z, parę razy, tak żeby dojść. Ups, trochę za dużo razy cofnęliśmy, ale nieważne. Zaczniemy od początku, Shift-A, Mesh, Icosphere. Ilość cięć została zapamiętana z poprzedniej operacji, więc mamy Subdivisions 1. Teraz Tab, Tryb i zetniemy sobie czubki i do tego użyjemy operacji Bevel, ale nie Bevel Edges, czyli krawędzi, ale Bevel Vertices. I do tego użyjemy skrótu klawiszowego Ctrl SHIFT B. I teraz zacznijmy sobie suwać kursorem. Widzimy, że nam się to elegancko dzieli. Ale teraz byśmy chcieli, żeby wszystkie krawędzie miały dokładnie tę samą długość. Musimy być tutaj precyzyjni. Więc do tego potrzebujemy zmienić tryb. I to tutaj zobaczmy sobie na dół. O, to jest tu. Mamy coś takiego Mode, Offset i w nawiasie literka M, więc naciśnijmy literkę M. Widzimy, że to mode, tryb zmieniło nam się na width. Naciśnijmy m jeszcze raz, mamy depth i m jeszcze raz, zmieniło nam się to na percent. Więc teraz operujemy w procentach i tutaj na dole widzimy, ile procent, w tej chwili 0, tutaj trochę więcej. My potrzebujemy mieć dokładnie 100% podzielone na 3. To nam daje 33.333 33 i tak dalej. Ale ja bym chciał być tu precyzyjny, chciałbym mieć możliwość wprowadzenia tej operacji matematycznej. Więc do tego naciśniemy sobie gwiazdkę na klawiaturze numerycznej i teraz możemy wpisać 100 podzielić na 3, enter i gotowe. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście, a nawet jeżeli to nie ma problemu, bo zawsze teraz możemy sobie nacisnąć F6 i do tych wszystkich opcji, które zmieniałem, mamy tutaj dostęp. Więc amount type, tam akurat to się nazywało mode. Tutaj mamy offset with depth, percent, wybieramy percent. A tutaj mamy 33.333 i tak dalej. Możemy tu wpisać cokolwiek, i możemy też wpisać to, o co nam chodzi, czyli 100 podzielić na 3. Enter. I mamy drugą metodę stworzenia 20 ściętego. Teraz chciałbym pokazać trzecią metodę. Ta metoda będzie opierała się na pewnym dodatku. Więc File, User Preferences i znajdźmy sobie addons, i tu w okienko przeszukiwania wpiszmy sobie Extra. I mamy taki addon, który się nazywa Add Mesh Extra Objects. Ja mam ten addon normalnie aktywny, trzeba go aktywować, i teraz, jak wejdziemy w menu dodawania, Shift A i mamy mesh, mamy pewne dodatkowe funkcje. Tutaj na dole mamy Math Function i możemy sobie wybrać Regular Solid. No, daleko jesteśmy od pożądanego kształtu, ale jak zwykle z pomocą nam przyjdzie klawisz F6, i tu mamy dostęp do wielu opcji, ale dla nas najważniejsze są presety, więc wybierzmy sobie Operator Presets. No, nie tu, przepraszam, tu, presets. Weźmy sobie stąd. I szukamy angielskiej nazwy 20 ściętego. Jak być może pamiętamy, nazywa się to Truncated Icosahedron, i mamy to tutaj. Więc wybierzmy sobie to. OK, kształt jest już jakby gotowy. Wygląda, że nic więcej nie musimy robić, ale wejdźmy w tryb edycji. Widzimy jakieś tutaj niepożądane krawędzie. Pozbądźmy się ich. Do tego najlepsza jest opcja Limited Dissolve. I pamiętamy, że najszybciej możemy to zrobić przez użycie skrótów klawiszowych. XL. I gotowe. Mamy trzecią metodę stworzenia dwudziestościanu ściętego. No dobrze, więc lecimy dalej. Teraz naszym celem jest to, żeby ta geometria była złożona z samych czworokątów. W tej chwili mamy wielokąty, mamy pięciokąty, sześciokąty. Chcielibyśmy te wielokąty wypełnić czworokątami. Nie będziemy mieli żadnego problemu z wypełnieniem czworokątami sześciokątów, bo mamy do czynienia z parzystą liczbą wierzchołków. To nie jest żaden problem, ale niemożliwe jest wypełnienie czworokątami n-gonów wielokątów. O nieparzystej liczbie wierzchołków i z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku pięciokątów. Więc coś musimy zmienić. Musimy podzielić naszą siatkę. Więc damy sobie WS, subdivide, i w ten sposób po środku każdej krawędzi pojawił nam się dodatkowy wierzchołek. Więc teraz w przypadku każdego z pięciokątów mamy do czynienia nie z pięcioma, a z dziesięcioma wierzchołkami. 10, liczba parzysta, nie ma problemu. W przypadku każdego sześciokąta mamy 12 wierzchołków, więc też nie ma problemu. I teraz możemy to wszystko wypełniać czworokątami. OK, zrobimy to etapami. Najpierw zaznaczmy wszystkie wierzchołki i teraz chciałbym wyekstrudować wszystkie te ścianki, ale indywidualnie, to znaczy chciałbym każdą z nich wyekstrudować osobno. Naciśnijmy T, mamy nasz Toolbar i tu mamy zakładkę Tools. Jak zjedziemy sobie niżej, mamy Extrude, zobaczmy jakie tu mamy opcje. Na przykład individual faces, poszczególne ściany. To jest to, co nas interesuje, więc wybierzmy to. Tylko teraz, jak zaczniemy ruszać myszą, to coś takiego nam się stanie, to nie jest pożądany efekt, więc naciśnijmy Escape. Teoretycznie nic się nie zmieniło, ale jednak coś się zmieniło, bo my w tej chwili mamy tak jakby duplikaty tych wszystkich ścian. I teraz bym chciał zeskalować te dodatkowe ściany do zera, ale żeby dla każdej z tych ścian jako punkt zaczepienia był używany środek tej ściany, więc musimy sobie zmienić punkt zaczepienia, pywyt. To zmieniamy tutaj, tutaj mamy pywyt i musimy zmienić to na individual origins. Oczywiście możemy sobie to wybrać z tego submenu, ale do tego też możemy posłużyć się skrótem klawiszowym. Ctrl. I widzimy, że nam się to zmieniło. I teraz jak naciśniemy S, skalowanie, to widzimy, że te ścianki nam się indywidualnie skalują do. Własnych środków. Nam chodzi o zeskalowanie do zera, więc wpiszmy 0 i Enter, żeby potwierdzić. No ale teraz mamy taki problem, że w środku każdego z tych wielokątów mamy tak naprawdę nie jeden, a wiele wierzchołków i musimy te powtarzające się wierzchołki zlikwidować, czyli remove doubles. I do tego użyjemy skrótu klawiszowego WR, remove doubles. Widzimy 328 wierzchołków zostało zlikwidowanych. Ale to niestety nie spowodowało, że mamy geometrię złożoną z samych czworokątów. Mamy same trójkąty. Musimy połączyć trójkąty w czworokąty, więc JOIN i do tego służy skrót klawiszowy ALT-J, j, j JOIN. Więc zaznaczmy wszystkie wierzchołki, ALT-J i mamy elegancko same czworokąty. Toolbar jest już nam niepotrzebny, więc T, żeby go ukryć. I teraz jest czas na decyzję, jak gęsta powinna być nasza siatka. Ja zdecydowałem, że najlepiej byłoby podzielić każdą krawędź, dodając po dwa dodatkowe wierzchołki, więc damy Subdivide WS, teraz F6 i damy Number of Cuts 2. Teraz bym chciał wygładzić siatkę trochę, bo trochę drażnią mnie tutaj te kanty. Widzimy tutaj, że to wszystko powstało z jakichś podziałów, ale jeżeli chodzi o to wygładzanie, Smooth, bo to jest opcja, o którą mi chodzi, chciałbym wygładzić wszystko oprócz. Krawędzi głównego kształtu. Więc do tego zaznaczę sobie środek jednego z sześciokątów, i teraz z Shiftem środek jednego z pięciokątów, teraz SHIFT G Amount of Adjacent Faces, już znamy tą opcję. I teraz rozszerzmy sobie nasze zaznaczenie, czyli Grow Selection, CTRL plus na numerycznej, dajmy CTRL plus jeszcze raz. I teraz te wierzchołki, właśnie chciałbym wygładzić. Do tego dajemy W, i tu mamy opcję Smooth. Jak widzimy, O jest podkreślone, więc to jest skrót klawiszowy. Więc WO. O to niewiele zmieniło, więc znowu F6. Mamy smoothing i to jest ustawione na 0,5. Zmieńmy to na 1, to jest maksymalna wartość. Ale tą operację, jak widzimy, możemy powtórzyć. Maksymalna ilość powtórzeń to jest 100. Zaznaczmy sobie 100. Enter i gotowe. Teraz zadbajmy o nasze krawędzie. Akurat tak się składa, że mamy zaznaczone wszystko oprócz krawędzi, więc wystarczy odwrócić zaznaczenie, invert, i do tego służy skrót klawiszowy Ctrl i. Zetnijmy je, Bevel, Ctrl B. Akurat opcja Mode jest zapamiętana z poprzedniej operacji, czyli mamy percent. To nie jest pożądana sytuacja, więc naciśnijmy jeszcze raz M. Offset jest dobrą opcją. Teraz chcemy zwiększyć ilość segmentów z jednego na dwa, więc kółeczkiem do góry i przesuwamy sobie myszkę tak, żeby wybrać grubość tego ścięcia, jaka nas interesuje. Może coś takiego. Potwierdzamy lewym przyciskiem. I teraz chciałbym zrobić pewną operację, która nam ułatwi życie w przyszłości. Chciałbym wszystkie nasze krawędzie wpakować w grupę wierzchołków, więc najpierw naciśniemy Ctrl minus na numerycznej. Shrink Selection i te wierzchołki, które teraz są zaznaczone, chciałbym wpakować w grupę, więc damy sobie CTRL G, Assign to New Group, potwierdźmy Enter. To nam się za chwilę przyda. Teraz warto by było zrobić kulę z tego wszystkiego, więc zaznaczmy wszystkie wierzchołki i zróbmy z tego kulę, czyli Shift, Alt S. I możemy sobie tutaj ruszać kursorem albo wcisnąć 1. To nam daje 100% Enter. Gotowe, wyjdźmy z trybu edycji tab. Geometria jest gotowa, ale przydałoby się parę modyfikatorów. Na przykład Subsurf, poziom 2 wydaje się rozsądny, więc dajmy Ctrl 2. I jeszcze warto by było zrobić smooth shading. To nacisnę spację i zacznę pisać smooth s SMOO. m Mamy smooth shading, wybierzmy to. Tap, wchodzimy znowu w tryb edycji i teraz nasze krawędzie zeskalujemy sobie w dół. Więc po pierwsze, wybierzemy sobie te krawędzie, wybierzmy jeden z wierzchołków należących do krawędzi. Jak pamiętamy, przed chwilą sobie zapakowaliśmy wszystkie krawędzie w grupę, więc teraz możemy dosyć łatwo je sobie wybrać. Shift G i wybieramy opcję Vertex Groups i chciałbym to wszystko zeskalować w dół, ale wcześniej zmieniliśmy pivot, punkt zaczepienia na Individual Origins. Teraz bym chciał wybrać Median Point, czyli standardowy pivot. I do tego użyjemy skrótu klawiszowego, przecinek, i damy S, i zeskalujmy to w dół. Może coś takiego, Enter, potwierdzamy. I mamy gotową geometrię. Ustawmy sobie jeszcze jakieś wstępne materiały. Ja nie będę ustawiał tych materiałów dokładnie, chodzi mi tylko o to, żeby w widoku 3D mieć rozróżnienie między pięciokątami a sześciokątami. Więc tu wejdziemy sobie w materiały, dodajmy dwa sloty materiałowe. W pierwszym damy nowy materiał, nazwijmy go white, w drugim nowy materiał, black i ten materiał byśmy chcieli, żeby był czarny albo prawie czarny, to ustawmy sobie ten kolor jakoś tak, ale też w viewporcie chciałbym mieć taki sam kolor, więc skopiuję go, najadę myszą na ten kolor, ctrl-c, zjedźmy na dół i tutaj znowu najedźmy myszą nad ten kolor, ctrl-v i teraz bym chciał, żeby ten materiał był używany przez pięciokąty. Zaznaczmy sobie środek jednego z pięciokątów, Shift G, select similar amount of adjacent faces i teraz rozszerzmy nasze zaznaczenie, Ctrl+, -plus, Ctrl+, -plus, Ctrl+ -plus. i może jeszcze raz. I w momencie kiedy mamy ten slot materiałowy zaznaczony, dajmy sobie tutaj assign i już nasze pięciokąty są czarne, sześciokąty są białe. I w zasadzie to by było na tyle, ale ja obiecałem, że pod koniec tego tutoriala jeszcze zajmiemy się tutaj tymi Wierzchołkami, do których przypięte jest po 6 krawędzi, ale tak jak już mówiłem, ja bym tego nie robił, ja bym to zostawił, bo to co za chwilę zrobię, to będzie kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Musiałaby być bardzo wyjątkowa sytuacja, żebyśmy musieli coś takiego robić. Mogłoby się na przykład zdarzyć, że nie wiem, klient zażyczył sobie bardzo czystej topologii i po prostu nie toleruje sytuacji, w której mamy 6 krawędzi przypiętych do jednego wierzchołka. I teraz niestety nie znalazłem żadnego sposobu, żeby. Wszystkie te kroki, które za chwilę wykonam, dało radę zrobić automatycznie dla wszystkich sześciokątów, z którymi mamy do czynienia. Mamy ich 20, niestety. Będziemy musieli powtarzać to wszystko dla każdego sześciokąta, więc to, co zrobię dla jednego sześciokąta, trzeba będzie zrobić jeszcze 19 razy. Bardzo mi przykro. No dobra. Więc zaczynamy. Ustawmy sobie najpierw widok w jakiś rozsądny sposób. Teraz mamy zaznaczony środek jednego z sześciokątów. Rozszerzmy nasze zaznaczenie: Ctrl plus na numerycznej i spróbujmy nasz widok spasować jakoś z tymi wierzchołkami. Dajmy sobie shift 1. No najlepiej to nie wyszło, może shift 7. Lepiej. Przybliżmy się trochę. I teraz robimy tak. Zaznaczmy sobie ten wierzchołek z kontrolem ten wierzchołek. W ten sposób te trzy. Zostały zaznaczone. Podzielmy je sobie. Subdivide WS. i teraz zaznaczamy ten, 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 j. Join. Ten, 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 ten. Join. Ten, ten, ten. J. Join. Zmieńmy tryb zaznaczania na krawędzie. Control tab 2. Zaznaczmy te krawędzie. Raz, dwa, trzy, cztery. I rozpuśćmy je. x Dissolve edges. Skrót to jest i, więc dajemy x, i. Pierwszy krok dla pierwszego sześciokąta zrobiony. Teraz musimy zrobić dokładnie to samo ze wszystkimi pozostałymi 19 sześciokątami, niestety. Ale najpierw zobaczmy, co myśmy tutaj zyskali. Co tak naprawdę zrobiliśmy. Po pierwsze, totalnie zrujnowaliśmy cały kształt. Nie mamy już obłości. Tu jakoś dziwnie nam się to wszystko rozkłada. Ale to sobie później naprawimy. Na razie, skupmy się tylko na siatce. I zobaczmy sobie różnicę między tą ścianką, którą właśnie teraz zrobiliśmy, a tą ścianką. Więc tutaj mamy jeden z wierzchołków, do którego jest przypiętych 6 krawędzi. To jest niepożądana sytuacja, a w tym sześciokącie nie mamy takiej sytuacji. Nie ma żadnego wierzchołka, do którego przypięte byłoby więcej niż 5 krawędzi. Do tego wierzchołka, który jest odpowiednikiem tego wierzchołka, przypięte są 4 krawędzie, ale za to tutaj mamy 5 krawędzi przypiętych i tutaj też mamy 5 krawędzi. Więc zamiast jednego wierzchołka z sześcioma krawędziami mamy dwa wierzchołki z pięcioma. A reszta to najbardziej czysta siatka, jaką możemy sobie wyobrazić po cztery krawędzie przypięte do każdego wierzchołka. Więc teraz chciałbym to samo zrobić dla wszystkich pozostałych sześciokątów. Oczywiście to jest bardzo nudne, więc spauzujemy sobie i jak będę miał to gotowe, to do was wrócę. No dobra, może trochę przesadziłem, nie dwa miesiące później, a jakieś 10 minut później. Mamy to gotowe. Zepsułem tą siatkę na każdym z sześciokątów. Kształt jest zrujnowany i teraz zaczniemy go naprawiać. Najpierw chciałbym wygładzić geometrię na naszych sześciokątach, i teraz musimy jakoś sprytnie zaznaczyć same sześciokąty, pomijając krawędzie, pomijając pięciokąty. A zrobimy to tak. Wybierzemy sobie nasz biały materiał i wybierzemy wszystkie ścianki, które używają tego materiału, więc damy sobie tutaj select. I teraz po raz kolejny wykorzystamy sobie grupę wierzchołków, którą stworzyliśmy prawie na samym początku. Więc tu wejdziemy sobie w zakładkę edycji siatki, i tutaj mamy naszą grupę, ona się nazywa Group. Oczywiście ta nazwa nic nie mówi, ale my wiemy o co chodzi. Chciałbym wszystkie wierzchołki, które należą do tej grupy, odznaczyć, więc damy sobie deselect. Ciągle zaznaczone jest trochę za dużo, więc skurczmy sobie nasze zaznaczenie. Control minus na numerycznej. I teraz wygląda, że mamy zaznaczone dokładnie te wierzchołki, o które nam chodzi. I te wierzchołki chciałbym wygładzić, więc damy WO i dajmy F6. Chciałbym wygładzić to maksymalnie, jak to jest możliwe, więc damy sobie smoothing na maksymalną wartość 1 i repeat na 100. Mamy wygładzenie, ale teraz totalnie straciliśmy kulistość. Ale to nie problem. Bo teraz zaznaczymy sobie wszystkie wierzchołki, damy Alt Shift S 1. Przywróciliśmy kulę, teraz chcemy zeskalować brzegi, więc wybierzmy jeden z wierzchołków należących do brzegu. No, teraz akurat mam zaznaczenie krawędzi, więc dajmy Ctrl-Tab 1 i damy Shift-G, Vertex Groups. Zeskalujmy to sobie w dół. Mniej więcej tak jak poprzednio, potwierdźmy. I gotowe. Mamy piłkę nożną o wymarzonej topologii, gdzie mamy same czworokąty, żadnych trójkątów, wielokątów i do żadnego z wierzchołków nie jest przypięte więcej niż 5 krawędzi. Dziękuję bardzo Bartek Skorupa dla polskiego kursu Blendera. Do zobaczenia następnym razem.